Oto kilka modeli Układu Słonecznego. Modele te są bardzo różne, ale łączy je jedno. Są błędne. Żaden z tych, ani żaden z modeli, które spotkacie w sklepach, nie posiada właściwej skali. Błędne są wzajemne wielkości planet, stosunek wielkości planet i Słońca, a przede wszystkim odległości między nimi. Aby pokazać Układ Słoneczny w jego właściwej skali, potrzebujemy najpierw Słońca, które będzie odpowiednio małe. Wszystkie wielkości i odległości w tym modelu będą prawidłowo wyskalowane względem Słońca. Od lewej na stole leżą Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i dla porównania Pluton. A teraz w odpowiedniej skali Słońce. Teraz przyjrzyjmy się odległościom. Żeby właściwie pokazać te odległości, musiałem znaleźć wielki, otwarty teren i dlatego wybrałem to nieczynne lotnisko. Dobra, Słońce zostawiam tutaj. Tu mam rozpiskę z ilością kroków w tej skali. Planety zabieram ze sobą. I będę szedł w tamtym kierunku i co jakiś czas obracał się, machał, a tu gdzieś pojawi się napis z nazwą planety, do której orbity doszedłem. Orbita Saturna była ostatnią, którą można było w ten sposób dostrzec. Dalej pozostał jeszcze Uran i Neptun. Z tego miejsca nie widać już nawet samochodu, przy którym stoi Słońce. Na palcu mam w tej skali Plutona. Okruszek uwięziony w leju grawitacyjnym 20-centymetrowego Słońca, znajdującego się prawie kilometr stąd. Ostatnia rzecz, którą chciałem wam pokazać, to prędkość światła w tej skali, która wynosi mniej więcej 4 cm na sekundę. W tej skali, a wygląda to mniej więcej tak. Idę na Plutona. Dotrę za jakieś 5 godzin.